Ciasto półfrancuskie. Ciasto drożdżowe uszlachetnione przez dodanie tłuszczu w procesie wałkowania. Proces spłuchniania ciasta półfrancuskiego przebiega poprzez wytwarzanie się dwutlenku węgla w czasie fermentacji alkoholowej drożdży i dodatkowo poprzez proces wałkowania. W celu wyprodukowania ciasta półfrancuskiego należy wykonać następujące czynności technologiczne. Przygotowanie ciasta drożdżowego. Ciasto drożdżowe sporządzić można dowolną metodą, jednak zazwyczaj stosuje się metodę dwufazową. Składniki ciasta drożdżowego podzielić można na dwie grupy. Składniki podstawowe oraz składniki uzupełniające. Do składników podstawowych zaliczamy mąkę, drożdże, płyn, sól oraz mleko. Do składników uzupełniających cukier, jaja, substancje smakowo-zapachowe oraz tłuszcz. Przygotowanie surowców do produkcji ciasta drożdżowego. Mąkę używaną do produkcji ciasta należy przesiać w celu usunięcia zanieczyszczeń i napowietrzenia. Drożdże dodawane są do ciasta w formie zawiesiny, tak zwanego mleczka drożdżowego. Tłuszcz przed wprowadzeniem do ciasta musi być rozpuszczony, a następnie ochłodzony. Cukier i sól dodaje się do ciasta w formie roztworu, rozpuszczone w wodzie. Produkcja ciasta drożdżowego metodą dwufazową, tak zwaną pośrednią, polega na uprzednim przygotowaniu rozczynu drożdży, a następnie ciasta. Dwufazowa metoda wytwarzania ciasta drożdżowego zwana jest metodą rozczynową lub pośrednią. Polega na wykonywaniu następujących czynności technologicznych. Przygotowanie rozczynu. W tym celu stosuje się od 35 do 50% mąki, 60 do 100% ilości płynu oraz całą ilość drożdży przewidzianą recepturą. Sporządzanie rozczynu. Rozprowadzenie drożdży w niewielkiej ilości mleka podgrzanego do temperatury 30-35 stopni Celsjusza. Dodać przeznaczoną ilość mąki. Można także dodać niewielką ilość cukru, co przyspiesza proces rozmnażania się drożdży. Wszystkie składniki należy dokładnie wymieszać, a powierzchnię rozczynu przysypać warstwą mąki, około 1 cm, w celu zapobiegania tworzenia się skorupy na powierzchni rozczynu. Umieszczenie przygotowanego rozczynu w komorze fermentacyjnej o temperaturze 25-30 stopni Celsjusza. Czas fermentacji rozczynu waha się od 1 do 1,5 godziny. Przerobienie dojrzałego rozczynu na ciasto i dodanie podgrzanej masy jajowo-cukrowej, rozpuszczonej soli i substancji smakowo-zapachowych. A następnie dokładne wymieszanie wszystkich składników z pozostałą ilością mąki. Dwukrotne przebijanie ciasta w odstępie czasu 30-60 minut. Dodanie rozpuszczonego i schłodzonego tłuszczu, proces zdobienia ciasta oraz przesypywanie ciasta niewielką ilością mąki, proces osuszania ciasta. Wałkowanie ciasta. Ochłodzone ciasto wałkuje się na prostokąt o grubości 1-2 cm. Przełożenie ciasta tłuszczem. Rozwałkowane ciasto za pomocą pędzla pokrywa się warstwą rozmiękczonego tłuszczu, masło lub margaryna. Zawijanie. W celu uzyskania dwóch lub trzech warstw ciasto zwija się, otrzymując odpowiednią ilość warstw tłuszczu i ciasta. Formowanie. Rozrost. Wypiek. Pamiętać należy, aby każdorazowo po zawinięciu ciasta pokryć jego wierzchnią część warstwą tłuszczu. Wyroby produkowane tym sposobem cechuje charakterystyczne uwarstwienie. Po uformowaniu wyrobu jego powierzchnię pokryć można roztworem białek i wody w celu uzyskania połyskliwej warstwy wyrobu gotowego.